Pani Alina mówi, że te pomysły, co ludzie tak opowiadają, że mężczyzna by zwłodził, a kobieta perfekcyjna, że to nie ma sensu. Jak się panią udało tak polski zachować, znajomość polskiego? Pani Alina tu wypowiada się, że takie męskości to nie mają racji być, to, że być, żyć, spłodzić mężczyźnie, a kobiecie być perfekcyjną taką. No to przecież wiadomo, że to jakaś głupota, bo to się nie sprawdza. No teraz, w tych czasach, nie sprawdza. To wiedziała francuski. A przybiegniemy do domu, a babcia krzyczy, nie tam, jak rozmawiała na dworze z dziewczynami, z dziećmi. Babci też dawno nie ma, prababci tym bardziej, tylko są filmy, bo ludzie tu w Polsce krótko żyją, tu nie Mormoni, tu nie Świadkowie Jehowy, tu nie prawosławni, tu wszystko, to krótko żyje, no bo się biją, zabijają, no wiadomo, tak jest układ kato. W ognisku polskim w Buenos Aires odbyła się wyjątkowa uroczystość. Uhonorowano 94-letniego kapitana Antoniego Żebrowskiego. W czasie II wojny światowej Żebrowski wykonywał loty bojowe w 307 nocnym dywizjonie myśliwskim lwowskich puchaczy jako radionawigator. Jego załoga strąciła 3 niemieckie samoloty. Po wojnie i demobilizacji wyemigrował do Argentyny, gdzie mieszka do dzisiaj. A piosenki świeckie, to też nie ma sensu. Antoni Żebrowski został odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie odebrał z rąk ambasadora Rzeczpospolitej w Argentynie. O różne układy, a piosenki światowe puszczają takie. To po co? Trzeba do końca być, od końca do końca. Takim, jakim się jest. Nie żebrać po tych piosenkach, bo wiesz. Radio Maryja. I fakt, że jest bohaterem walki o angielskie niebo i o polską wolność zarazem, jakoś długo umykał uwadze. Pan Antoni Żebrowski jest człowiekiem niezwykle skromnym, cichym, nie okazującym swoich zasług, ani o nich nie mówiącym. I wydało się nam rzeczą bardzo potrzebną przypomnienie jednak jego postawy, jego patriotyzmu i jego zasług. Mimo tego, że on sam, jak mówię, bardzo, bardzo daleki od wszelkich splendorów. I najpierw w zeszłym roku mieliśmy przyjemność wręczyć panu kapitanowi patent kapitana, to znaczy awans na stopień kapitana. Poprzednio był porucznikiem, a teraz, kilka miesięcy później, wręczyłem mu razem z naszym attaché wojskowym krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany mu przez pana prezydenta Rzeczypospolitej w uznaniu jego zasług dla patriotyzmu, dla budowy dobrego imienia Polski, dla wychowania młodych pokoleń Polaków. To wspaniałe, że udało się odznaczyć tego bohatera, bohaterskiego lotnika wysokim odznaczeniem. Tak, ja się bardzo cieszę. To jest powód do wielkiej satysfakcji. Zresztą podobnie odebrali to odznaczenie wszyscy zebrani w ognisku polskim, przyjaciele, znajomi, członkowie polskiej wspólnoty tutaj w Buenos Aires. To jest taki moment, w którym stają nam przed oczami zarówno zasługi kapitana Żebrowskiego, jak i to właśnie jego skromność niezwykła. Ja to powtarzam, ponieważ to jest zdarzające. Mieliśmy okazję podczas tej uroczystości obejrzeć film dokumentalny, który został nakręcony pod auspicjami naszej ambasady o kapitanie Żebrowskim. Film, w którym on mówi o swoich losach wojennych, powojennych
mówi, przecież ja nic nie zrobiłem, nie jestem zupełnie nikim. I to naprawdę jest taka wzruszająca chwila, bo człowiek, który ma tak ogromne zasługi, z taką niezwykłą skromnością mówi o tym i przypomina, że tak naprawdę jego życie było całe poświęcone służeniu Polsce i to jest, powiedziałbym, bardzo wymowne, bardzo, bardzo ważne i bardzo przemawiające do wszystkich. Mam wrażenie, że wszyscy, którzy oglądaliśmy ten film, byliśmy naprawdę bardzo, bardzo głęboko wzruszeni. Ta uroczystość miała też niezwykłą oprawę, bo o historii 307 Nocnego Dywizjonu Myśliwskiego Lwowskich Puchaczy opowiadali też specjalni goście z Wielkiej Brytanii. Mieliśmy przyjemność wysłuchać, obejrzeć prezentację i wystawę przygotowaną przez grupę zapaleńców, nazwijmy to tak, przez osoby, które w Wielkiej Brytanii i w Polsce zajmują się dokumentowaniem historii Dywizjonu 307. Polsko-brytyjska organizacja, która właśnie Dywizjon 307 traktuje jako jednostkę, którą chcą specjalnie wspamiętniać. Oni są związani z Exeter. Exeter, miasto w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie Dywizjon stacjonował. I tam w Exeter jest w sposób szczególny pamiętany. W siedzibie władz miejskich w Exeter każdego roku, w dniu, w którym jest przypominane właśnie funkcjonowanie Dywizjonu, wisi polska flaga. I przedstawiciele tej organizacji, jeden przedstawiciel, który przybył z Wielkiej Brytanii i dwóch młodych ludzi, którzy przybyli z Polski, opowiadali nam o Dywizjonie i oczywiście o kapitanie Żbrowskim, jako tej osobie, która tutaj u nas w Buenos Aires historię tego oddziału ucieleśnia. Panie ambasadorze, a czy w Argentynie mieszka jeszcze wielu zasłużonych kombatantów? Tak, staramy się pamiętać. Ta grupa uczestników zmagań wojennych niestety maleje. I jest to w tej chwili naprawdę kilka osób bardzo posuniętych wiekiem. My pamiętamy o nich zarówno przy okazji świąt państwowych, jak i przy okazji wydarzeń związanych z historią polskiego oręża. Zawsze o nich pamiętamy, ale w takich momentach, w których chcemy zaznaczyć nasz polski udział w walce o demokratyczną Europę, w walce o wolność, w walce z faszyzmem, wtedy oni zawsze są jakby naszymi bardzo ważnymi i bardzo cennymi sojusznikami. Tyle czynimy. Ważne, żeby tę pamięć utrwalać i przekazywać jak największej liczbie odbiorców. Bardzo dziękuję. Mówił pan Marek Pernal, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Buenos Aires. Dziękuję bardzo. Z ambasadorem Rzeczypospolitej w Argentynie, Markiem Pernalem, rozmawiała Halina Ostas. Polacy w świecie. Zmieniamy kontynent. W Iwano-Frankiwsku, czyli dawnym Stanisławowie, ostoją polskości jest kościół katolicki. W parafiach toczy się życie kulturalne podtrzymujące polskie tradycje. Z wikarym miejscowej parafii, Remigiuszem Oleniaczem, rozmawia Iwona Piętak. Wcześniej pracowałem w parafiach w Pnikucie, to jest lwowskie województwo koło Mościsk, taka wioska. Później przez 3 lata pracowałem w Stryju, to też lwowskie województwo. A następnie na tarnopolskiej ziemi, w takich wioskach jak Stary Skałat, Nowosiółka, Połapanówka i Chmieliska. Iwano-Frankiwsk to jest duże miasto. Polaków jest tutaj według różnych szacunków od 2,5 do 3 tysięcy. Kościół i parafia wyglądają bardzo okazale. To znaczy, że ta miejscowa społeczność stara się o to, żeby ten Dom Boży wyglądał przynajmniej zewnętrznie dobrze. Tak jest. No, można powiedzieć, że jest grupa parafian takich, którzy żyją kościołem, żyją polskością, troszczą się o tradycje polskiej kultury, tradycje chrześcijańskie, religijne, ale są ludzie, którzy też przychodzą, bo inna jest sytuacja taka, można powiedzieć, na wiosce, a inna jest w mieście, jeszcze w takim dużym mieście. Na wiosce nie ma takich przejść, jeśli ktoś nigdzie nie chodzi ani do cerkwi, ani do kościoła, czy z cerkwi przechodzi do kościoła. Na wiosce jest raczej to niemożliwe, z tego względu, że wszyscy się znają, jest taka więź. Ktoś chodzi do kościoła, to jest ta wspólnota, jeszcze to jest to pojęcie kościoła polskiego, nie kościół rymokatolicki, tylko kościół polski. I ktoś przechodzi z cerkwi do kościoła, no to raczej to jest niemożliwe, bo ta presja społeczeństwa jest wielka. A tutaj pojawiają się dużo osób takich, którzy no nigdzie nie chodzą, nawet sami ojcowie z cerkwi grekokatolickiej mówią, że to jest niewielki procent ludzi, jaki
w niedzielę uczestniczy w Eucharystii. Na miasto, które liczy około 300 tysięcy ludzi, jednak jest 40 cerkwi grekokatolickich w Iwano-Frankiwsku, 7 prawosławnych i 1 kościół. Ale niewielki procent, nawet sam biskup grekokatolicki mówił, tych ludzi, którzy w niedzielę uczestniczą, żyją w parafii, uczestniczą w liturgii, w sakramentach jest niewielki. To może być jakieś kilkanaście procent w całości miasta. I dlatego też pojawiają się nowe osoby, które chcą uczestniczyć w życiu parafii. A to przez to, że też się wychodzi, bo jest tutaj w parafii nauka języka, języka polskiego, języka czeskiego, angielskiego. Są także msze święte w języku polskim, ukraińskim, w języku angielskim dla społeczności afrykańskiej, bo tu jest wielu studentów. Jest specjalna msza święta niedzielna anglojęzyczna, no, w której uczestniczy około czasami może być 60 osób. W niedzielę mamy tutaj w Iwano-Frankiwsku 4 msze o godzinie 10 na języku ukraińskim, suma, główna msza święta o 12 na języku polskim, o 14 dla tych studentów, anglojęzyczna msza święta o godzinie 14 i wieczorem o godzinie 18 w języku ukraińskim. A w tygodniu, jeśli msza święta jest rano, to jest w języku polskim, a jeśli wieczorem, to w języku ukraińskim. Spotyka się ksiądz często z parafianami, tak na ulicy, w jakichś sytuacjach takich poza kościołem. Jak wyglądają te spotkania? Rozmawiają Państwo po polsku? Mówią o tym, co się u kogo dzieje? Jest specyfika, że mamy wizytę duszpasterską. Wizyta duszpasterska odbywa się w taki sposób, że my dajemy karteczki, takie zaproszenia, i kto pragnie zaprosić kapłana z wizytą duszpasterską, wpisuje swój adres, imię, nazwisko i nawet dzień, który chciałby być, aby kapłana przyjąć. I to jest znowu spotkanie z taką życzliwością. Wielka gościnność, otwartość. Czy w czasie tego krótkiego na razie pobytu tutaj w parafii w Iwano-Frankiwsku były takie chwile, kiedy ksiądz zobaczył, że ta praca daje owoce, jakiś taki błysk, który się pojawia? Wiadomo, że zrobiło się coś wielkiego, chociaż może czasami to był mały gest, mała, wydawałoby się, sprawa. Tutaj w porównaniu z parafią, gdzie wcześniej pracowałem, 4 wioski w tarnopolskim województwie. Tam jednak ludzie są zapracowani. To jest praca na polu, na roli. I u tych ludzi rzadko na twarzy taki pojawił się uśmiech, taka radość. Jednak to była ciągle taka praca, praca i jeszcze raz praca. A tutaj znowu ludzie sami są otwarci. Z wikarym parafii w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie, księdzem Remigiuszem Oleniaczem, rozmawiała Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów. Przez 4 dni w Ziemi Świętej przebywali polscy kombatanci oraz polscy sprawiedliwi wśród narodów świata. Wizyta miała charakter pielgrzymki. Z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Janem Józefem Kasprzykiem, rozmawiał Michał Fedusio. Panie ministrze, powiedzmy może słów kilka o genezie samego wyjazdu do Ziemi Świętej i też celach tej podróży, bo one wiążą się raczej z kwestiami historycznymi, aniżeli tymi bieżącymi sprawami na linii Warszawa-Tel Awiw. Pielgrzymka weteranów walk o niepodległość do Ziemi Świętej planowana była już w ubiegłym roku, dlatego że w ubiegłym roku przetarliśmy ten szlak. W zeszłym roku po raz pierwszy od wojny udali się tu w sposób zorganizowany polski kombatanci. W tym roku udali się po raz drugi, a przyczyny są trzy. Trzy rocznice, bardzo ważne dla naszego doświadczenia historycznego. Pierwsza rocznica to setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. I weterani, którzy są razem z nami, to są i żołnierze armii generała Władysława Andersa, ale również żołnierze Armii Krajowej, Batalionu Chłopskich, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, bardzo pragnęli, aby w tym roku być właśnie tutaj w Ojczyźnie Jezusa Chrystusa, w Ziemi Świętej, aby podziękować za dar wolności, za dar niepodległości. Drugi powód to rocznica 75. obecności w Palestynie, w Ziemi Świętej armii generała Władysława Andersa. To 75 lat temu, w 1943 roku, żołnierze generała Andersa znaleźli się tutaj, przeszli piekło sowieckich łagrów, wyprowadzeni przez generała Andersa tutaj. Tutaj nabierali sił, nabierali mocy i nabierali przede wszystkim wiary, aby potem maszerować, aby wyzwalać Europę spod niemieckiego jarzma okupacji, a ich szlak bojowy wspaniały, prowadzący przez Półwysep Apeniński, pewnie nie odbyłby się, gdyby nie to umocnienie tutaj w Ziemi Świętej i też odpoczynek, przeszkolenie po okresie łagrów sowieckich. Przypominamy też podczas naszej bytności o wydarzeniu niezwykle ważnym, które 75 lat temu miało miejsce. Mianowicie pamiętajmy, że wtedy szeregi
II Korpusu Polskiego opuściło blisko 3000 żołnierzy i oficerów pochodzenia żydowskiego. Generał Anders nie wyciągał w stosunku do nich żadnych konsekwencji. Co więcej, rok później zostali objęci specjalnym dekretem prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie amnestyjnym, a dzięki ich pozostaniu tutaj w Palestynie możliwe było powstanie 70 lat temu państwa Izrael. I wreszcie trzecia rocznica, to 65. rocznica powstania Instytutu Yad Vashem. Są z nami polscy sprawiedliwi wśród narodów świata. Są ci, którzy w czasie okupacji niemieckiej zachowali się niezwykle heroicznie, którzy ratowali swoich współbraci, współobywateli od zagłady, poświęcając często swoje zdrowie, a ryzykując oczywiście życie. Dla nich to w wielu przypadkach pierwsza wizyta w Instytucie Yad Vashem. Są odznaczeni medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, ale dopiero będą mogli po raz pierwszy zobaczyć swoje nazwiska w Instytucie Yad Vashem. To jest zresztą miejsce, które zwieńczy naszą kilkudniową pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Miejsce, gdzie każdy Polak może z dumą odnotować, że najwięcej drzew i najwięcej tabliczek upamiętniających zawierają nazwiska polskie, bo Polacy w czasie okupacji niemieckiej zachowali się wspaniale, zachowali się heroicznie, zachowali się jak trzeba, broniąc swoich współbraci przed zagładą, jaka czekała ich ze strony okupanta niemieckiego. I na koniec jeszcze Stany Zjednoczone. Edward Dyjak promuje Polskę nie tylko polskim akcentem, ale także upowszechniając polskie rzemiosło artystyczne wśród Amerykanów. Jak to wszystko się zaczęło? O tym rozmawia z Janem Pachlowskim. Gościem Polskiego Radia 24 jest Edward Dyjak, który zajmuje się sprzedażą na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych polskiego rzemiosła artystycznego. Jak to się w ogóle stało, że zacząłeś zajmować się tym i w jaki sposób także promować tutaj polską kulturę na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych? Dzień dobry Państwu. Przyjechałem do Ameryki w 1984 roku i ja, każdy Polak, zaczynałem od remontów, od pracy w restauracji, ale zawsze myślałem, żeby robić coś innego, bo mieszkałem w miejscowości wypoczynkowej, górskiej i miałem bardzo dużo turystów przyjeżdżało z Nowego Jorku, z New Jersey. Pewnego dnia przyjechał mój stryjo z Australii i zobaczył w moim mieszkaniu rzeźby, polskie pudełka. Powiedział: Edward, to są piękne rzeczy, takie rzeczy nie widziałem nigdzie. Resztę, co jest w sklepach, to jest wszystko chińskie. Ale to, co ty masz, to jest coś innego, to powinieneś iść w tym kierunku. I pewnego dnia w 90-tych latach pojechałem do Krakowa na próbę, zakupiłem za kilka tysięcy dolarów polskie szachy, pudełka, bursztyn, rzeźbę. Przyjechałem na rynek, tak bym powiedział, ale już tutaj w Stanach. I zaskoczenie, w pierwszy dzień sprzedałem na jakieś 1000 dolarów, a dopiero 1/3 paczki. Drugi dzień, następny 1000 dolarów. To dopiero jest, bym powiedział, 2/3 paczki, znaczy mojej walizki, a miałem takich walizek 3. I zacząłem sprzedawać częściej. Po jakimś czasie zauważyłem, że rzemiosło schodzi, ale moje rzemiosło bardziej dobrze sprzedawało się takie, które Amerykanie lubią. To znaczy polskie wykonanie, ale amerykański styl. I zacząłem, zrobili na moje wykonanie ludzie na Podhalu szkatuły, rzeźbę, wyroby z bursztynu, wyroby ze skóry. Pod każdy muszę sprzedawać po różne inne wzory, bo ponieważ nie zawsze to, co polskie, dobrze sprzedaje się w Ameryce. To musi być wykonanie polskie, ale amerykański wzór. Masz sklep, ale również sprzedajesz te rzeczy na przeróżnych festiwalach. Jak właśnie wygląda twoja praca związana ze sprzedawaniem polskiego rzemiosła? Podkreślamy, bo sprzedajesz przede wszystkim na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, od Bostonu po Nowy Jork, nawet po Florydę. Widzisz, sklep jest takie coś, że nie zawsze przyjdą ludzie do sklepu. Czasami jest dobry dzień, czasami jest zły dzień. A jak jadę na festiwal i wiem, gdzie przyjeżdża 10 czy nawet 30 tysięcy ludzi, no to już wtedy można mieć dobrą sprzedaż. Robię specjalizacje, robię festiwale irlandzkie, niemieckie, żydowskie, rosyjskie, polskie. I pod każdy muszą być wzory pod tych właśnie, pod tą nację. Dziękujemy. Gościem Polskiego Radia 24 był Edward Dyjak, który, jak Państwo słyszeli, opowiedział nam prawie jak bajkę, jak w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim na wschodnim brzeżu, ale również w środkowej części kraju sprzedaje się polskie rzemiosło, polską kulturę w jakiś sposób właśnie w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym wydaniu magazynu polonijnego. Edyta Poźniak, dziękuję i do usłyszenia. Polacy w świecie. Powtórka programu. Życie z duszą czy bez? Przy mikrofonie Filip Metkes.
Samodzielność i zaradność w oczach człowieka XXI wieku to z pewnością cnoty. Są one niezbędne do osiągnięcia życiowego sukcesu, czy jednak nie stanowią one pułapki? Czy człowiek może wyłącznie na sobie polegać? Na te i inne pytania spróbujemy dziś odpowiedzieć z księdzem profesorem Robertem Skrzypczakiem, tłumaczem książki księdza Dolindo Ruotolo W Twej duszy jest niebo. Dobry wieczór, szczęść Boże. Witam serdecznie Pana i słuchaczy, szczęść Boże. Ksiądz Dolindo Ruotolo, postać chyba wciąż w Polsce mało znana, ale wciąż wiemy, ale jednocześnie wiemy o tym kapłanie coraz więcej. Skąd zainteresowanie księdza tą postacią? Po raz pierwszy spotkałem się z tą postacią jeszcze jako kleryk. Gdy jeździłem na naukę języka włoskiego i byłem goszczony przez jedną rodzinę w Maceracie, to jest takie miasteczko w środku Włoch, oni mi mówili wówczas o takim kapłanie duchowości, który uczy ludzi modlitwy absolutnego zaufania. Byli bardzo zafascynowani tą modlitwą, mówili właśnie w trudnościach, módl się, Jezu pensa ci tu, Jezusie, ty się tym zajmij. Ja wówczas nie zapamiętałem, o kogo chodzi, ale ta modlitwa mi została w pamięci. I potem, gdy przy okazji studiowania trochę życia ojca Pio, natrafiłem na kolejny ślad, gdy Neapolitańczycy przyjeżdżali do stygmatyka ojca Pio, to on mówił, dlaczego przyjeżdżacie do mnie, skoro macie świętego u siebie, w Neapolu? Ja jestem synem celnika, ja lubię szukać. Więc poszedłem kopać, co, kim jest ten święty z Neapolu i w ten sposób dokopałem się tej fantastycznej perły w kościele, jaką jest ksiądz Dolindo Ruotolo, coraz bardziej Bogu dzięki znany i coraz mocniej oddziałujący na polską wyobraźnię, polską duchowość. Ksiądz użył słowa święty, ale mówimy o człowieku, który nie jest jeszcze wyniesiony na ołtarze. Nie jest jeszcze wyniesiony na ołtarze, chociaż za życia już był traktowany jako święty człowiek. Ludzie, którzy tam mieszkają, w tej dzielnicy, gdzie spoczywa ciało księdza Dolindo, w kościele Matki Bożej z Lourdes i świętego Józefa, to obrazowo mi tak mówili. Padre, widzisz tam to skrzyżowanie na dole, tam daleko? Tak, tam gdzieś kończyła się kolejka osób, które czekały na spowiedź albo na doradztwo duchowe u księdza Dolindo. 8 razy na dzień nieraz przepowiadał w różnych kościołach Neapolu. Był zapraszany także do domów. Był słynny z tego, że otrzymał taki dar od Boga, nazywa się elokucja, czyli tak jakby taki wewnętrzny dialog z Chrystusem albo z Maryją, co wyrażało się tym, że on, rozdając obrazki ludziom, wypisywał im coś na tym obrazku. Ludzie byli zaskoczeni, bo to tak niesamowicie odpowiadało sytuacji, w jakiej się znajdowali. Tak jakby on był w ich życiu, ich znał i dostawali odpowiedź. Zresztą taka jedna odpowiedź przyszła także do Warszawy. I co to było? To był rok 1965, lipiec, 2 lipca i dociera na adres ambasady włoskiej w Warszawie dla księcia Witolda Laskowskiego, dyplomaty, kartka pocztowa od księdza Dolindo Ruotolo z Neapolu. Ktoś mu powiedział, że jest właśnie taki pan Laskowski, który interesuje się Matką Bożą, no i bardzo poprosił o modlitwę. Wtedy księdza Dolindo i tam ksiądz Dolindo mu napisał mniej więcej coś takiego. Maryja do duszy, on zwykle taki tytuł dawał. Jezus do duszy, Maryja do duszy, dwukropek. Tak jak niegdyś wielki polski król Jan z 20 000 wojska zdołał uchronić Europę przed nadciągającym niebezpieczeństwem tureckiego islamu. Tak niebawem powstanie wielki polski papież Jan, który zdoła ocalić Europę i świat od jeszcze bardziej zagrażającego niebezpieczeństwa ateizującego komunizmu. Zapamiętaj to sobie. Módl się za mnie, modlę się za ciebie, błogosław mi ubogi ksiądz Dolindo Ruotolo. Ta kartka została odnaleziona, kiedy Jan Paweł II został wybrany papieżem 13 lat później. Ten wielki polski papież Jan. Jego przyjaciel, słowacki James Bond, Paweł Chmielica, który oficjalnie działał w komunistycznej młodzieżówce partii Czechosłowacji. Nikt nie wiedział, że jest wyświęconym kapłanem. Temat na oddzielną dyskusję, a jeszcze lepiej na hollywoodzki film. 007. On się zaprzyjaźnił z Wojtyłą i przyniósł mu, odnalazł tę kartę, kiedy Karol Wojtyła był już papieżem. Paweł II prosił, żeby mu zrobić kopię i
odesłał oryginał do właściciela, mówiąc: tylko pilnujcie tego, bo to kiedyś będzie świadczyło o świętości tego kapłana. Zaraz po śmierci księdza Dolindo, właściwie 2 lata po śmierci, zostało jego ciało ekshumowane i przeniesione do kościoła. Było w całości. Była świeża krew także. I od początku rozpoczął się proces informacyjny i beatyfikacyjny. On właściwie został przerwany w momencie, kiedy postulator tego procesu, należący do zakonu, który ma w tej chwili problemy, papież Franciszek nałożył na ten zakon też zarząd komisaryczny, to wszystko jakby wstrzymało ten proces, ale Bogu dzięki. Ucieszyłem się bardzo, bo w listopadzie 19, to jest rocznica śmierci księdza Dolindo, kiedy byłem w Neapolu, tam właśnie modlić się przy grobie, biskup pomocniczy Neapolu przywiózł list od kardynała Seppe, że archidiecezja podejmuje się reaktywacji procesu kanonizacyjnego i beatyfikacyjnego księdza Dolindo. Tutaj ksiądz powiedział o tym, że do księdza Dolindo odsyłał ojciec Pio i rodzi się takie pytanie, czy to nie jest tak, że ojciec Pio był w swojej świętości bardziej spektakularny, to znaczy mówi się przede wszystkim o cudach, prawda, w przypadku ojca Pio. Może ksiądz Dolindo w porównaniu z ojcem Pio był taki bardziej prozaiczny, bardziej banalny. Może tutaj tkwi problem, ale to też pokazuje to, jak my myślimy w ogóle o duchowości, o religijności. To obnaża w pewnym sensie nasze myślenie, czego oczekujemy tak naprawdę od Pana Boga. Święci często nie mieszczą się w swojej epoce. I dlatego też ksiądz Dolindo absolutnie się nie zmieścił w tamtych czasach. Ojciec Pio był znany, bo był wielkim spowiednikiem. Fama się roznosiła właściwie do dzisiaj. W większości autobusów, pizzerii, fryzjerów jest postać ojca Pio. Natomiast ksiądz Dolindo został przygnieciony całą serią wewnętrznych prześladowań w kościele. Właściwie szykan, restrykcji. On był bardzo inteligentny, zakochany. Przepraszam, ale ojciec Pio też miał kłopoty w kościele. Ojciec Pio miał kłopoty, też się nie mieścił. Był na nieco ponad 2 lata zawieszony w czynnościach kapłańskich na potrzeby procesu. Ksiądz Dolindo był zawieszony w sumie 19 lat. Poddany najsurowszej karze, jaka może spaść na kapłana. Nie mógł przepowiadać słowa, nie mógł spowiadać. W końcu nie mógł odprawiać mszy świętej. Kiedy święta inkwizycja postawiła go przed trybunałem, na czas procesu nie mógł nawet przystępować do komunii świętej. Po tych wielu latach on przeszedł dużo szykan, potem został zrehabilitowany. On miał zresztą wielu przyjaciół wśród wielu hierarchów kościoła, biskupów, kardynałów, nawet Pius XI bardzo mu sprzyjał. Także pod koniec... Co takiego się stało w takim razie? Pod koniec życia... Bo to 19 lat, bardzo dużo. Czym tak bardzo naraził się ksiądz Dolindo? No, to dużo jest tych elementów. Pierwszy to jest, że jako młody kapłan był bardzo inteligentny, został poproszony o sporządzenie takiej teologicznej ekspertyzy jednej wizjonerki z Sycylii. Potem poglądy tej wizjonerki zostały przypisane jemu. Czytanie akt procesowych, niektóre wczytywałem się, to jest absurd. Na przykład ksiądz Dolindo odrzucał nacisk ze strony świętej inkwizycji, żeby potępił jako kapłan tę kobietę. On nie chciał jej potępić, więc to się wszystko ciągnęło. No w każdym razie, kiedy został zrehabilitowany około 36-37 roku, to okazało się, że on ma wszystkie te same duchowe właściwości, co ojciec Pio, bez widocznych stygmatów, czyli umiejętność czytania w sercach ludzi, umiejętność prorokowania, dar rozróżniania. Stąd właśnie ta wielka fama, która się wokół księdza Dolindo wytworzyła, a z drugiej strony z tymi przywalony tymi problemami jakby to pozostał, został w Neapolu, jakby takim świętym lokalnym. I to jest bardzo znamienne, dlatego że my żyjemy w czasach, w których bardzo często księża, duchowni, którzy są prześladowani, no, wynoszeni są na piedestał ci, którzy buntują się, którzy stawiają czoła, tak to nazwijmy umownie, władzom kościelnym, którzy sprzeciwiają się swoim zwierzchnikom. Można powiedzieć, że ta pokora, taka jaką prezentował ksiądz Dolindo, no nie jest dzisiaj w cenie. Nigdy nie powiedział żadnego kwaśnego, złośliwego słowa ani o hierarchach kościoła, ani o kościele. Zresztą nawet na jego grobie został umieszczony jeden napis wyciągnięty z jednego z jego listów: kochałem zawsze mój kościół, który zranił moje kapłaństwo.
No, trzeba jeszcze dodać, że niektóre księgi księdza Dolindo, on pozostawił 33 tomy, każdy tom po 800 stron. Komentarzy do wszystkich ksiąg Pisma Świętego. Niektóre tomy, kiedy umierał, jeszcze były na, prawie że na indeksie ksiąg zakazanych. To znaczy, mówię prawie, bo w tym samym czasie mniej więcej został indeks ksiąg zakazanych zlikwidowany przez Pawła VI. No, w każdym razie on sam wiele wycierpiał, ale był ogromnie pokorny i wszystkie te próby pokory przechodził doskonale. Zresztą stąd się wzięła ta jego duchowość całkowitego zaufania wobec Boga. On mówił, jeśli cię spowie jakaś ciemność, jeśli przygniatają cię jakieś problemy, boisz się, że one cię zmiażdżą, nie panikuj, nie wpadaj w lęk, tylko ze wszystkich sił, które w sobie jeszcze znajdujesz, wołaj, Jezusie, Ty się tym zajmij, wołaj, powtarzaj to nieustannie, a zobaczysz, co to znaczy, że w pewnym momencie pokój Boży zacznie wnikać w Twoje serce. I wielu ludzi się tego chwyta dzisiaj. Ja jestem zdumiony, że w Polsce się tak bardzo przyjęła postać księdza Dolindo i tak wielu ludzi doświadcza błogosławionych skutków tej modlitwy, poczynając od małżeństw, które przeżywają kryzysy, a kończąc na Centrum Onkologii. Widzę, jak bardzo ksiądz Dolindo też pomaga osobom zaangażowanym w korporacje, wyjałowionym w środku, przejętym spłacaniem kredytów i tak dalej. Ta duchowość, całkowitego zaufania jest jak maska tlenowa. Rzeczywiście, no, ojciec Pio powiedział o nim, w twojej duszy jest niebo, tak jest też tytuł książki, o której rozmawiamy. Tak rozpoznał ojciec Pio księdza Dolindo, kiedy się spotkali w San Giovanni w 1958 roku. Na zakończenie mu to powiedział. No być może to pociąga, bo ludzie szukają nieba. Tylko, że niektórzy się zniechęcają, bo myślą, że niebo jest gdzieś ponad firmamentem, ponad gwiazdami, czyli daleko stąd. Okazuje się, że niebo jest w człowieku. W takim małym kapłanie z Neapolu, który coraz bardziej staje się, przemawia do nas. I który odpowiada na czas kryzysu. Tutaj na okładce książki przytoczone są księdza słowa. Ksiądz Dolindo przyciąga uwagę, bo to święty na czas kryzysu, czyli też święty dla tych ludzi, którzy stawiają, tak jak na początku mówiłem, na samodzielność i zaradność, którzy trochę bałwochwalczo traktują samodzielność i zaradność. Gracia Ruotolo, żyjący kustosz jego pamięci, to jest jego bratanica i jedna z córek duchowych, ona mi kiedyś powiedziała, ksiądz Dolindo cię wybrał. I rzeczywiście ja doświadczam jego pomocy, bo on jest rzeczywiście patronem wszystkich moich kryzysów. Kryzysu zdrowotnego, który przechodziłem. Także pewnych kryzysów czasami zmęczenia, wyczerpania, braku sensu tego, co robię. On zawsze mi przywraca właśnie sens wierzenia, że w każdej sytuacji, w każdej okoliczności Bóg jest, Bóg mnie chce, Bóg mnie wysyła. Także jako kapłana. Ja myślę, że ksiądz Dolindo będzie pomagał wielu kapłanom także, którzy przeżywają swoje kryzysy, wyczerpanie, wypalenie i będzie także cudowną figurą dla młodych ludzi, którzy szukają kogoś autentycznego i kogoś integralnego. No, myślę, że poza siostrą Faustyną nie ma większego reflektora, który Bóg zapalił dla naszego pokolenia. Ksiądz Dolindo Ruotolo, kapłan ze swoim przesłaniem, z modlitwą Jezu, Ty się tym zajmij, kapłan dla ludzi naszych czasów, dla ludzi czasów kryzysu, a o księdzu Dolindo Ruotolo rozmawiałem z księdzem profesorem Robertem Skrzypczakiem, tłumaczem książki W Twej duszy jest niebo. Książka zbiera konferencje, jest zbiorem konferencji i świadectw księdza Dolindo Ruotolo. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Audycję prowadził Filip Memches, a na następną zapraszam za tydzień w niedzielę o tej samej porze. Do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się trzecia. Czas na najważniejsze informacje.
głosów z 95% lokalnych komisji w wyborach prezydenckich w Rosji. Centralna Komisja Wyborcza podała, że frekwencja wyborcza wyniosła 67%. Cząstkowe wyniki wskazują, że Władimira Putina poparło ponad 76% wyborców. Na kolejnych miejscach są komunista Paweł Grudinin z niecałym 12% poparciem, nacjonalista Władimir Żelinowski z poparciem na poziomie niecałych 6% i opozycjonistka Ksenia Sobczak z poparciem ponad 1,5%. Rosja jest coraz bardziej nieobliczalna i agresywna. Tak uważa sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. W wywiadzie dla Welt am Sonntag zapewnił Wielką Brytanię, że w związku z próbą otrucia byłego rosyjskiego szpiega Skripala i jego córki może liczyć na solidarność i wsparcie. Waldemar Maszewski. Do niebezpiecznych działań zagrażających bezpieczeństwu na świecie Stoltenberg zaliczył nielegalną aneksję Krymu, destabilizację wschodniej Ukrainy, obecność rosyjskich wojsk w Gruzji i Mołdawii, ale także liczne cyberataki i kampanie dezinformacyjne. NATO jest zaniepokojone rosyjskimi zapowiedziami rozwoju rosyjskiej broni nuklearnej, stwierdził Stoltenberg, dodając, że sojusz musi poprawić gotowość bojową i zdolności obronne. Myślę, że kanclerz Merkel i jej koledzy z krajów natowskich podczas czerwcowego szczytu w Brukseli znajdą odpowiedź, powiedział szef NATO. O tym, że rządy Putina są niebezpieczne dla Zachodu, w innym wywiadzie mówi też szef moskiewskiego biura fundacji imienia Friedricha Neumana Julius von Freytag-Loringhofen. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Zupełnie innego zdania są niemieccy obywatele. Z najnowszych badań wynika, że 82% Niemców obawia się Donalda Trumpa, natomiast 53% Putina. Z kolei 58% Niemców opowiada się za tym, żeby niemiecki rząd współpracował z Putinem. We wschodnich landach odsetek ten wynosi nawet 72%. Przenosimy się do kraju. Nowoczesna mówi o propozycji wspólnej listy opozycji w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. W Warszawie odbyła się Rada Krajowa tej partii. Wprost o konieczności stworzenia jednego opozycyjnego bloku mówił poseł Nowoczesnej Adam Szłapka. Przewodnicząca ugrupowania Katarzyna Lubnauer przypomniała, że Nowoczesna i Platforma Obywatelska zbudowały koalicję na wybory samorządowe. Jeżeli chcemy zwyciężyć w 2019 roku i chcemy, żeby rzeczywiście rządziła obecna opozycja, to musimy myśleć o bardzo szerokim porozumieniu, szerszym niż ta koalicja na wybory samorządowe. Mamy jeszcze 1,5 roku, żeby przekonać wszystkich do tego, że jeżeli chcemy zwyciężyć, musimy budować jak najszersze porozumienie. Ale jednocześnie to 1,5 roku musimy wykorzystać do tego, żeby naszych wyborców przekonać do tego, że Nowoczesna ma ciekawe pomysły na Polskę. Katarzyna Lubnauer dodała, że dzięki Nowoczesnej pojawiają się tematy, których, jak powiedziała, inni boją się podnosić. To według niej euro, związki partnerskie i wolność gospodarcza oraz prywatyzacja. Wybory samorządowe to szansa, by pokazać nasze nowe pomysły, uważa szefowa Nowoczesnej. Nie ma wątpliwości, że nasz partner przewyższa nas doświadczeniem, ale my mamy pewną energię, pewną odwagę, która wprowadza do samorządów coś nowego. Wszystko wymaga odnawiania co pewien czas, również samorządy wymagają tego, żeby pojawiła się nowa myśl, żeby pojawiła się nowa idea, żeby pojawiło się inne spojrzenie na samorząd. 7 marca liderzy PO i Nowoczesnej, Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer, podpisali list intencyjny w sprawie koalicyjnego startu w wyborach do sejmików województw. Obie partie przedstawiły też kandydatów na prezydentów i wiceprezydentów Warszawy i Szczecina. Nowoczesna zgłosiła też swoich kandydatów na prezydentów Wrocławia i Gdańska. A w kilku miastach w Polsce przed siedzibami rzymskokatolickich kurii odbyły się protesty przeciwko zmianom przepisów dotyczących aborcji oraz zaangażowaniu się w te sprawy Kościoła katolickiego. Manifestujący przynieśli ze sobą wieszaki, symbol sprzeciwu wobec zmian. Na transparentach widniały napisy m.in. spłoniecie w piekle za to, co robicie kobietom, chcemy lekarzy, nie misjonarzy, chcemy zdrowia, nie zdrowasiek. Demonstracje odbyły się m.in. w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie, Białymstoku, Toruniu, Szczecinie i Zielonej Górze. A dziś Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ma się zająć zaopiniowaniem projektu Zatrzymaj Aborcję, który znosi możliwość przerywania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. I na koniec czas na prognozę pogody. W dzień na północy i w centrum zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady śniegu. Temperatura od minus 5 na południu do plus 3 na północy. Wiatr słaby i umiarkowany.
Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po trzeciej. Powtórka programu. Młoda audycja polityczna. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o wielkich sprawach, które dzieją się i w Polsce, i na świecie. Będzie o sytuacji, która jest na ustach całego ONZ i ministrów spraw zagranicznych państw Europy i świata. Zamachu na Siergieja Skripala i konsekwencjach w stosunkach międzynarodowych w związku z tym. W drugiej części także o tym, co dalej z polskim sądownictwem. A zaczynamy od długów młodych ludzi, które jak się okazuje są ogromne. W studiu witam naszych dzisiejszych gości. Jan Strzeżek, Młoda Prawica Porozumienia, Jarosława Gowina. Dzień dobry. Daniel Witowski, Klub Młodych Kukiz 15. Powiem się Państwu. Michał Babich, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Piotr Świątkowski, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Adam Orliński, Forum Młodych Ludowców PSL. Dzień dobry, witam serdecznie. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że 152 tysiące Polek i Polaków w wieku 18-25 lat ma długi. Łącznie jest to kwota, uwaga, 535 milionów złotych. Rok wcześniej zadłużonych w tym przedziale wiekowym było 110 tysięcy, a suma ich zobowiązań wyniosła 309 milionów złotych. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Długów 63% młodych dłużników to mężczyźni. Najczęściej zadłużają się mieszkańcy dużych miast. Zestawienie to pokazuje w ogóle w sumie, że pod koniec 2016 roku ta kwota wynosiła 309, tak jak już powiedzieliśmy, i ciągle rośnie. Aktualnie liczba dłużników na początku tego roku przekraczała 146 tysięcy osób. Zapytamy w takim razie właśnie młodych polityków, jak rozwiązać te problemy, z czego wynikają takie długi wśród młodych ludzi. Daniel Witowski, Klub Młodych Kukiz 15. Szanowni Państwo, no przede wszystkim jest to oczywiście problem systemowy. Problem tego, że młodzi ludzie wkraczają na rynek pracy i w ogóle wkraczają w dorosłe życie bez odpowiedniego kapitału, bez odpowiedniego wiktu i opierunku i muszą, żeby móc się usamodzielnić od rodziców, niezależnić, no brać kredyt, prawda? I w tym momencie, kiedy oni zaczynają pierwszą pracę, jeżeli oczywiście mają jeszcze to szczęście, że dostają umowę o pracę, no to wówczas biorą kredyt i w tym momencie zaczyna się cała ta spirala, bo przeważnie jeszcze ten kredyt na mieszkanie, które jest coraz droższe, wisi i ciąży także na następnych pokoleniach. A mówiąc, że jest to problem systemowy, mam na myśli sam fakt transformacji systemowej i przejścia w gospodarkę wolnorynkową, która była spatologizowana poprzez różne sytuacje, chociażby fakt dogadania się nomenklatury komunistycznej z pewną elitą i to, że no ten polski kapitał się po prostu nie wykształcił z jednej strony, a z drugiej, że ten majątek narodowy, którym dysponowaliśmy nieliczny co prawda, ale który dzieliliśmy z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, został albo roztrwoniony, albo rozprzedany i na dobrą sprawę uwłaszczenie nomenklatury było, nomenklatura była tą jedyną grupą, która przeszła suchą nogą przez to falę tsunami wynikającą, prawda, z okresu transformacji. Jest z nami Adam Orliński, Forum Młodych Ludowców. Co na ten temat sądzisz? Szanowni Państwo, tutaj oczywiście jest ten problem, który tutaj powiedział kolega, tak, że młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają zwłaszcza do dużych miast, bo też mówimy, że to trzeba zauważyć, że w tych dużych miastach ten odsetek kredytów jest większy niż na tych terenach wiejskich, no przyjeżdżają i tak naprawdę, jeżeli zderzają się z rzeczywistością cen za metr kwadratowy mieszkania, tak, zwłaszcza w tych dużych miastach, gdzie są dużymi ośrodkami akademickimi, no to jeżeli chcą próbować i tutaj brać kredyt jakikolwiek hipoteczny i szukać kredytu konsumpcyjnego na jakiekolwiek funkcjonowanie, tak jak tutaj mówimy, no to niestety trzeba się zadłużać. Jest to ogromny problem. Wynika to z kilku względów, tak? Przede wszystkim brak tej takiej jakby stabilizacji, bo wiemy doskonale i sam jak kończyłem studia prawnicze, to były to umowy zlecenia u różnych pracodawców, który, że tak powiem, też szachował czasami tego pracownika. Jakby tym, czy tą umowę mu później przedłuży, na jakich warunkach, na jakich zasadach. Tu jest duża niepewność wśród młodych ludzi, zwłaszcza takich, którzy właśnie wkraczają w te duże aglomeracje. Mówię, no tutaj Warszawa jest wyjątkowo specyficzna. No jeżeli ktoś przyjeżdża do tej Warszawy studiować, szuka znajomych mieszkania, zaczyna je wynajmować, a potem patrzy na ceny tych mieszkań, to naprawdę to przyprawia o
o zawrót głowy takiego młodego człowieka, który gdzieś tą swoją drogę życiową rozpoczyna, tak? Natomiast z drugiej strony to zadłużenie też jest jakby czymś oczywistym, bo mamy młodych ludzi, którzy no bez zaciągnięcia kredytów, połowa tych kredytów tak naprawdę są kredyty konsumpcyjne, no nie mogłaby sobie pozwolić na zwykłe takie funkcjonowanie, tak? Stara się swoją pracą jakby ten kredyt spłacać i wiemy, że jest ogromny problem. Jest z nami Piotr Świątkowski, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego młodzi się zadłużają? Znaczy tak słuchając wypowiedzi przedstawicieli innych partii, zastanawiam się, czy oni w ogóle zapoznali się z tym raportem. Przepraszam bardzo, Stowarzyszenia i Partii. Zastanawiam się, czy zapoznali się z tym raportem. Ja się zapoznałem. Tak naprawdę tam jest mowa o trzech kategoriach zadłużania się młodych ludzi. Pierwsza z nich to hazard, druga to niezapłacone rachunki i różnego innego rodzaju opłaty, a trzecia to są pożyczki. I w tych pożyczkach największe problemy sprawiają te tak zwane chwilówki, czyli po prostu lichwa. I to jest moim zdaniem największy problem, z którym powinni walczyć politycy. To się na szczęście udaje powoli ograniczać w Polsce, między innymi poprzez działanie programu 500+, które odciąża najbiedniejsze osoby, które nie są zmuszone brać tych chwilówek. No tak, ale 500+ nie było celem właśnie obniżenia tego typu transakcji, tylko jest to pewien pochodna od tego. Tak, tak, oczywiście to jest pochodna, natomiast ma duży wpływ na to, że zostały znacznie ograniczone wpływy firm lichwiarskich w Polsce. Ponadto zostały ograniczone opłaty około pożyczkowe do maksimum 25%, co też znacznie odciąża tych kredytobiorców. Natomiast jest to problem, bo niestety trudno jest uderzać w firmy lichwiarskie ze względu na to, że one zazwyczaj działają zgodnie z prawem, natomiast okłamują swoich klientów. Ale to jest sposobem. Chwileczkę, bo ja zastanawiam się, czy ja dobrze rozumiem. Proszę mnie poprawić, jeżeli źle, żeby młodzi się nie zadłużali, zlikwidujemy firmy lichwiarskie, należy u których można to robić. Należy ograniczać firmy lichwiarskie, ponieważ jest to niestety problem, jeżeli młoda osoba jest zmuszona brać taki kredyt, to przez wiele lat było w ogóle w żaden sposób nieograniczone, niesankcjonowane. Właśnie, a jak my jesteśmy zmuszeni? To też jest bardzo dobre pytanie. Jak my jesteśmy zmuszeni? No niestety sytuacja finansowa młodych ludzi, no tutaj się zgodzę z przedstawicielem Kukiza, że sytuacja finansowa młodych ludzi niestety czasem ich zmusza do tego, żeby brali pożyczki, żeby pozwolili sobie na godne życie, żeby pozwolili sobie na to, żeby móc się dalej edukować, żeby móc się rozwijać. Dotąd nie było tak naprawdę poważnego wsparcia dla młodych ludzi i to się powoli zmienia, ja się z tego bardzo cieszę. Natomiast problem istnieje, co pokazuje między innymi ten raport Krajowego Rejestru Długów. Wszystko będzie dobrze w jednym słowie. Z czasem na pewno się będzie zmieniać. Jest z nami Michał Babich, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska. Szanowni Państwo, problem zadłużenia w Polsce narasta wśród młodych ludzi. Świadczą o tym właśnie dane, które pan redaktor był łaskawy przytoczyć, ale musimy się zastanowić, co tak naprawdę dla młodego człowieka jest ważne na początku, szczególnie początku swojej takiego dorosłego życia. My tutaj ciągle kluczymy gdzieś wokół mieszkań i myślę, że to jest jeden z ważniejszych aspektów dla każdego młodego człowieka, aby mieć swoje cztery ściany. I czas sobie też odpowiedzieć na pytanie, jakie państwo powinno uruchomić narzędzia, aby młodym ludziom takie właśnie aspekty jak mieszkanie ułatwić. Czy dzisiaj są takie... Na mieszkanie plus chociażby? No właśnie do tego panie redaktorze dążę, że no operujmy na liczbach. Mieszkanie dla młodych to jest ćwierć miliona nowych mieszkań, ludzi, którzy zamieszkali w tych mieszkaniach, którym jest łatwiej w dniu dzisiejszym, a mieszkanie plus zero. To znaczy, chwilę, to ja mogę powiedzieć w takim razie z własnego doświadczenia. Nie potrafię tak bezpośrednio, ponieważ jeszcze nie sprawdzałem dokładnie z punktu widzenia uczestnika programu Mieszkanie Plus, ale generalnie znamy założenia, mówię, tak? Ja nie mówię o założeniach, tylko o efektach, które... Jasna sprawa, będziemy o efektach, teraz właśnie mniej więcej powiem. Będziemy sprawdzać tutaj te mieszkania, będzie tam czynsz, po iluś tam latach spłacania czynszu, to mieszkanie jest państwa i to mówi Prawo i Sprawiedliwość. A w momencie, jak ja na przykład sprawdzałem, robiłem takie doświadczenie i dzwoniłem na tą linię Mieszkanie dla Młodych, przez tydzień
dostawałem jakieś 10 różnych telefonów z firm, które udzielają kredytu, żeby się u nich zadłużyć, żeby móc kupić mieszkanie. I tak mniej więcej działał ten program z mojej perspektywy. I to była propozycja Platformy Obywatelskiej i zastanawiam się, jaka jest tak jakby, jakie jest wielkie skalę porównania do tego, jak można porównywać MDM, które z mojego subiektywnego punktu nic, tylko naciągało młodych ludzi na kredyt, a z drugiej strony mieszkanie, które oczywiście trzeba mieć trochę niższy dochód i tam różne inne warunki spełniać, ale no, mimo wszystko one mają powstawać. Właśnie, mają powstawać. Czekamy na to już 2 lata. Niczego nie widzimy, żeby szło to do przodu. Ale idzie do przodu. Między innymi w mojej dzielnicy na Ursynowie niedługo zostanie wybudowane 3000 mieszkań. No zobaczymy, jak to będzie. No już to zostało zatwierdzone i zaraz zacznie się budowa. No zobaczymy, jak to się już powstanie wszystko. Jan Strzeżek, Młoda Prawica. No właśnie to jest takie bardzo niedobre myślenie strony kolegi z Młodych Demokratów, to znaczy wy mieliście 8 lat, czego pierwsze 2 lata to jest taki początek, kiedy trzeba coś zaprojektować, jakieś ślepe wdrożyć, oczekiwania, żeby po 2 latach, tutaj mamy teraz marzec 2018 roku, de facto Zjednoczona Prawica przejęła władzę w połowie listopada, wtedy było zaprzysiężenie pierwszego rządu Beaty Szydło i oczekiwanie, żeby niewiele po ponad 2 latach już te efekty takie jasne w postaci tego, że w 2 lata postawimy wszędzie mieszkania będą, jest wyjątkowo naiwne. Byłem w grudniu w Jarocinie na konferencji organizowanej przez burmistrza Jarocina wraz, na której brali udział minister Adamczyk i premier Gowin, gdzie zostało ogłoszone, ile osób, było zaprezentowane konkretne rodziny i konkretne rodziny otrzymały dokumenty, które poświadczały to, że one te mieszkania dostaną, że one w ciągu najbliższego czasu będą mogły się wprowadzić do nowych mieszkań. I tutaj jest zasadnicza różnica, bo albo można było przyjąć 2 metody. Pierwszą, którą przyjęliście, a właściwie to twoi koledzy przyjęli, mianowicie taką, że dajmy kredyty, trochę dopłacimy, ale zasadniczo oni się zadłużą, za te 30 lat to będzie ich. Ale jest też druga metoda. Będziecie mieli niższy czynsz, będziecie ten niższy czynsz to sprawić dzięki temu, że no jest trochę to naruszenie tej gry rynkowej, że wszyscy będą musieli się trochę dopasować, trochę obniżyć te swoje wymagania czynszowe, żeby ludzie u nich mieszkania kupowali, by wynajmowali. I młodzi ludzie, młode rodziny, bo to wszystkie o nich, na nich się skupiam, na tych młodych rodzinach, które nie mają prawa mieć pieniędzy, bo skąd? Tak? Dopiero wchodzą na rynek pracy, skończyli studia, zaczynają swoje pierwsze działalności gospodarcze, pierwsze poważne prace, będą mogli zamieszkać. I to jest ta różnica. My wybraliśmy, jako obóz Zjednoczonej Prawicy, tę drugą drogę. Drogę, kiedy ułatwiamy, a nie zadłużamy tych młodych ludzi. Komentuje to także te wyniki Krajowego Rejestru Długów, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów, pan Adam Łącki, który powiedział, że w mieście żyje się dużo szybciej niż na wsi. Dominuje też konsumpcyjne podejście do życia, szczególnie wśród młodych, którzy dopiero co weszli w dorosłość, wyznając zasadę chcę wszystko tu i teraz. I to jest właśnie to pytanie, czy to pokolenie, tak się mówi, milenialsi, chcą wszystko tu i teraz właśnie. Adam Orliński, Forum Młodych Ludowców. Jedną rzecz właśnie do tego, co pan rektor przytoczył, bo tutaj jakby kolega powiedział, że nie odniosłem się może bezpośrednio do tego raportu, ja odniosłem się jakby do całego przekroju sytuacji młodych ludzi, może niekoniecznie tych tylko, którzy jakby studiują, czy są w trakcie tych studiów, bo tutaj mieliśmy, że zadłużenie to jest też hazardowe i to też pokazuje taki moim zdaniem symptom, tak? I my to czujemy, ja to pamiętam też z czasów studenckich, że to był taki moment, kiedy każdy no myślał sobie, jak może dodatkowo dorobić, tak, to oprócz takiej pracy, no to była jakaś zawsze chęć właśnie hazardu, takiej smykałki hazardowej, żeby gdzieś coś może obstawić, może coś wygrać, tak, może to da, jak to się mówi popularnie, 100 czy 2 więcej i tutaj jakby trzeba sobie to powiedzieć otwarcie, tak, dla młodego człowieka, dlatego ten raport moim zdaniem to pokazuje, tak, i chyba jesteśmy tego świadomi, tak, że to zadłużenie hazardowe wtedy plasuje się na pierwszym miejscu, tak. Oczywiście jest to problem tego, że młodzi ludzie, zwłaszcza ci, którzy wchodzą do takiego dużego ośrodka miejskiego, widzą, że te koszty życia są bardzo duże, ceny jakby, tak jak już tu mówiliśmy, funkcjonowania, życia, ale także i podręczników różnego rodzaju, książek dla takiego studenta, funkcjonowania, no też taki student czy młody człowiek, no w cudzysłowie nie chce zostawać w tyle, tak? Więc te różne
koszty i konsumpcja bardzo mocno wzrasta i myślę, że to jest też taki czynnik, ten motor, który napędza to zadłużenie młodych ludzi. Tak? Jan Strzeżek, Młoda Prawica. To znaczy, tutaj co tego aspektu hazardowego, przynajmniej w moim środowisku ja nie spotkałem się z takim problemem, żeby ten hazard był rzeczywiście tak widoczny, co najwyżej tak przysłowiowa taśma obstawiająca mecze. No tak, ja mówię ogólnie. Za 2,50 zł, tak, to nigdy nie było szerszym problemem, ale właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że tutaj nie podaliśmy tej danej statystycznej, że wśród tych osób młodych zadłużonych tylko 17% jest mieszkańcami obszarów wiejskich. No i to pokazuje, i przede wszystkim to też chciałbym się odnieść do wcześniejszych kolegi z młodych ludowców, że wcale Warszawa nie jest, w Warszawie nie mieszka najwięcej osób zadłużonych, tylko na Górnym Śląsku. To pokazuje w mojej opinii to, że w momencie, kiedy młodzi ludzie się, gdy jeszcze mieszkają z rodzicami albo są blisko tych rodziców, to ten problem nie występuje, dopiero gdy oni wyjeżdżają dalej. Ale też z drugiej strony, mamy ten problem, że nie jesteśmy w stanie ich wyedukować w taki sposób, żebyśmy się nie zadłużali, to znaczy, żebyśmy nie żyli ponad stan. Młoda osoba, która zarabia albo dostaje pieniądze od rodziców, no wie, na ile sobie może pozwolić. I w momencie, kiedy tak dużo tych młodych osób zaczyna żyć ponad stan, kiedy wynajmuje droższe mieszkanie, kiedy idzie na droższy obiad, czy na takie rzeczy, na które ich nadzwyczaj nie stać, no to to jest problem i tutaj nie jesteśmy go w stanie znieść ustawą, tylko i wyłącznie jesteśmy w stanie go znieść edukacją. Piotr Świątkowski. Tak, właśnie chciałem się odnieść do tego, ponieważ wspomniałem o tym, że istnieją tak naprawdę trzy segmenty, w których przede wszystkim młodzi ludzie się zadłużają. Już powiedziałem o lichwie, dlatego, bo jestem jej zagorzałym przeciwnikiem i dlatego mnie w pierwszej kolejności poruszyła. Natomiast pozostałe to są te nieopłacone rachunki, inne zobowiązania finansowe oraz hazard. I tutaj wydaje mi się, że ogromnym problemem jest właśnie kwestia edukacji. No ja niedawno, kilka lat temu zakończyłem swoją edukację z podstaw przedsiębiorczości, na przykład jest taki przedmiot w liceach. No i uważam, że to jest niestety niewystarczające przygotowanie na to, żeby poradzić sobie w przyszłym życiu. Ja na przykład zupełnie nie byłem uczony, w jaki sposób opłacać podatki i tak dalej. To wszystko musiało wyjść tak jakby z praktyki. A wydaje mi się, że coś takiego przydałoby się w polskich szkołach. Dlatego liczę, że ta reforma edukacji, która teraz wyszła, jest w stanie to jakoś skorygować. Ja trochę tej przedsiębiorczości w liceach będę bronił, ponieważ ja też pamiętam, to było kilka lat temu, przedsiębiorczość w liceum. I na przykład my na sprawdzianach wypełnialiśmy pity firmowe i tak dalej. Niestety nie zazdroszczę, że to jest chodziliśmy razem do klasy, także doskonale wiem, o czym mówię. A, czyli zupełnie w zależności od nauczyciela. Czyli tak, to szkoła decyduje to. No właśnie, jest z nami Michał Pabich, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci. Jakie są lekarstwa na to zadłużenie młodych ludzi? No myślę, że koledzy dotknęli chyba najważniejszego aspektu, czyli aspektu edukacyjnego. Dzisiaj u nas to strasznie kuleje. Ja powiem szczerze, z własnego doświadczenia, gdyby nie mądrość moich rodziców i to, co mi przekazywali, to powiem szczerze, że wchodząc w to dorosłe życie, w które teraz wchodzę, byłoby dużym problemem. Dzisiaj na szczęście, jak kolega mówi, reforma edukacji następuje. Miejmy nadzieję, że będzie przynosiło to pozytywne efekty i nadzieję, że z efektem pozytywnym dla młodych ludzi, aby w przyszłości posłużyło im się do dużo łatwiej niż na. Czyli rozumiemy, że Platforma jak najbardziej kibicuje tej reformie edukacji. No my zawsze kibicujemy. Każdy, prawda, chciałby, żeby młodzi ludzie tak, żeby żyło się lepiej. Znaczy Platforma chyba tak średnio kibicuje, ale to dobrze, że młodzi demokraci wspierają jako to młodsze pokolenie. Jan Strzeżek, Młoda Prawica. Ja też chciałem zwrócić uwagę na to, że to jest nie tylko rola państwa, żeby edukować, ale tutaj przychodzą bardzo często organizacje pozarządowe. Tutaj między innymi muszę kolegę Daniela bardzo pochwalić z ich akcją dotyczącą nauczania i przygotowywania młodych ludzi do WOS-u, gdzie też te elementy przedsiębiorczości są prezentowane, przynajmniej z tego, co wiem, ale też bardzo duża praca Stowarzyszenia Koliber. Stowarzyszenie Koliber od kilku lat prowadzi lekcje ekonomii dla młodzieży, gdzie właśnie te podstawy przedsiębiorczości są rozszerzane i młodzi ludzie w ten sposób mogą się dowiedzieć tej prostej prawdy, że nie można wydawać więcej niż się zarabia. Także uważam, że to nie tylko też rola państwa, ale przede wszystkim organizacji pozarządowych i poniekąd jest to niewątpliwie nasze zadanie jako młodych ludzi, którzy angażują się w życie społeczne, żeby tą myśl, te informacje młodym ludziom dalej przekazywać. Daniel Witowski, Klub Młodych. Szanowni Państwo, to jest jeszcze jeden ciekawy aspekt, taki psychologiczny, mianowicie od kilku lat, w zasadzie od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, w eterze jest taka narracja, że w końcu Polska staje się bogata, ludzie są zamożni, zarobki wzrastają, już abstrahując od tego, ile osób tą średnią krajową zarabia, ile się buduje, że nas stać na to. No taka była narracja przez ostatnie 8 lat, kiedy rządziła koalicja PO-PSL. No i ludzie na fali takich wiadomości zadłużali się, tak? Bądź co bądź, Unia Europejska także
udziela dotacji i tak dalej, funduszy, ale żeby je wziąć, także trzeba się zadłużyć, bo Unia Europejska nigdy nie daje 100% jakiejś kwoty, tylko zawsze zdaje się do 85%, tak? A pozostałą część kwoty trzeba pożyczyć. To też nie jest tak, jeżeli powiedzmy młody przedsiębiorca dostał jakąś tam dotację unijną, to ma 25% swojej kwoty, 85% dostaje od Unii, musi wziąć kredyt, prawda? Samorządy i tak dalej także zaczęły się bardzo szybko... Tak, także bardzo szybko zaczęły się zadłużać. Tak więc no też, no jeżeli chodzi o rozwój tej przedsiębiorczości, bo to dopiero zaczyna się dziać w Polsce, to trzeba brać kredyty, tak, na te małe firmy,